Okej, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam taki szybki filmik pokazujący, jak można usunąć żywicę epoksydową, którą są klejone różne elementy na płytkach elektronicznych. W tym wypadku tutaj mam płytkę od dysku SSD SanDiska, którego będę postarał się robić, bo jest duża szansa, że może się uda go uratować, jak nie przyjdą sita i tak dalej. Powiem Wam tak, żywica epoksydowa, no naprawdę mega ciężkie do usunięcia, nie ma żadnych środków chemicznych, które by rozpuściły tą żywicę tak, że sobie kapniemy i ona zaraz się robi mięciutka. Jedynym sposobem to jest właśnie albo frezowanie, szlifowanie, skrobanie i tak dalej. Można znaleźć na YouTubie sporo różnych filmików na ten temat, jak tam goście bawią się w usuwanie takiej żywicy. Wysoka temperatura praktycznie nic nie robi hotem temu, także tutaj choć się totalnie nie sprawdzi, to nie jest klej po prostu. To nie jest klej, że się podgrzeje go tam do powiedzmy 150 stopni, on już się robi mięciutki, możemy sobie go skrobać. Niektórzy producenci takim klejem polewają układy, ale nie wszyscy. I teraz powiem Wam tak, mam mini szliferkę Bas Polska. To jest bardzo już stara szlifierka, kupiłem ją kilkanaście lat temu. Średnia, jeżeli chodzi o precyzję i tak dalej. Ale działa. Działa, to jest najważniejsze. Powiem Wam, że do takich prac najlepiej to już kupić taką porządniejszą szlifierkę z dobrymi końcówkami i wtedy możemy sobie naprawdę fajnie takie różne rzeczy usuwać. Pokażę Wam teraz tutaj pod mikroskopem, jak będę próbował to usunąć. Jak widzicie, tutaj już usuwałem troszeczkę jeden róg, tutaj drugi i teraz taka mała zmianka o tym, że trzeba bardzo uważać, bo widzicie, że już tutaj zahaczyłem o płytkę, także widzicie, co jest wyżej. Wyżej jest kondensator i idzie ścieżka do tego układu, także trzeba bardzo uważać, żeby takie ścieżki nie przerwać, bo potem czeka nas niestety druciarstwo w najlepszym przypadku. Także dobra, lecimy. Jakąś tutaj część Wam pokażę, jeszcze tutaj mi na przykład zostało troszeczkę. Widzicie, jakie to jest małe. I powiem Wam jeszcze taką uwagę tutaj wtrącę. Tą końcówkę, którą mam teraz tu założoną, to jest taki stożek diamentowy i trzeba go tak ustawić w końcówce do mini szlifierki, żeby on nam jak najbardziej mniej bił, czyli ma się kręcić wokół własnej osi bardzo precyzyjnie, żeby po prostu nie biło na boki, nie? Żeby nam nie latał. No i zobaczycie, jak to wygląda na tej szlifierce Bas Polska. Są dremele to już są fajne mini szlifiereczki, także polecam już od modeli 3000 wzwyż, tylko troszeczkę więcej kosztują. Ok, lecimy. Dobra, co jakiś czas trzeba zatrzymać sobie mini szlifierkę i szczoteczką wsunąć ten cały brud. Jak widzicie, już na końcu tutaj delikatnie dotknąłem płytki. Także trzeba mega uważać i to jest tylko na razie z grubsza, żeby tą płytkę jakoś sobie doprowadzić do takiego stanu, żeby można było to potem usunąć do końca już. Lecimy dalej. Nie widzicie, co chwilę trzeba czyścić. No i widzicie, że trochę zahaczyłem o układ. To jest naprawdę bardzo delikatna robota. Teraz jakbym chciał troszkę podszlifować, najlepiej z której strony ja to robiłem. Z tej strony, tak? Tutaj mam jeszcze, nie, to jest co tutaj. Widzicie, tu już mam podszlifowane trochę od tej strony. Od tej musiałbym jeszcze troszeczkę tutaj pojechać.
No troszeczkę ten układ podszlifowałem. Mam nadzieję, że się nie uszkodzi. Mega delikatna robota i powiem wam, że no tutaj już dostać się pomiędzy te dwie ścianki to już jest wyczyn, to są odległości rzędu kilku milimetrów, także jeszcze tym tutaj wjadę, ok. Wiecie co? Zastanawiam się jeszcze tak cichutko. Już. Zastanawiam się, czy teraz tego nie szlifować jakimś, gdzie ja jestem tutaj. Jakimś pilniczkiem może delikatnie. Tak, no pilnikiem. Widzicie, jak trzeba uważać? Tutaj trochę wjechałem w ten układ. Ale to i tak ta płyta nie działa, także nie mam nic do stracenia. Jak macie jakieś swoje pomysły, to powiedzcie. Z chęcią się też dowiem. O, już widzicie, już tutaj praktycznie bym wjechał na ścieżkę, ale gdzieś z boku poszło. Także no trzeba uważać, to tylko wam tak pokazuję, żebyście wiedzieli to dla własnej ciekawości, jak to wygląda i chyba prawdopodobnie najlepiej to trzeba będzie skrobać ręcznie i bawić się cholernie wolno, żeby to zeskrobać całkiem w miarę dobrze, żeby nic nie uszkodzić. To było na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.